Michał Wiśniewski w uwadze i spełnione marzenie Ani Wyszkoni. O tym w dzisiejszym Fleszu Muzycznym zapraszam. Michał Wiśniewski wystąpił w programie Uwaga. Wokalista opowiedział o swoim problemie z alkoholem. Mimo, że nigdy nie robiłem pod siebie ani nie żygałem po pijaku, to nie znaczy, że nie jestem alkoholikiem. Ale nigdy nie zaniedbałem dzieci, nie spowodowałem wypadku i nikogo nie zabiłem po pijaku, powiedział Michał. Podkreślił również, że plotki na temat tego, że wielokrotnie nagrywał płyty i występował pijany, to bzdury. W programie pojawił się też Jacek Łągwa z zespołu Ich Troje. Ja zauważyłem pewną tendencję, w której dokonania Ich Troje i Michała Wiśniewskiego są permanentnie usuwane z historii muzyki tego kraju, powiedział. Wstań, powiedz, nie jestem sam i nigdy więcej już nikt nie powie sępie miłości. Ania Wyszkoni, autorka piosenki Wiem, że jesteś tam, zdradziła w Dzień Dobry TVN, co czuje w związku z tym, że udało jej się spełnić swoje marzenie, jakim było nagranie utworu z Michałem Bajorem. Czuję się zaszczycona i wyróżniona, bo kilka lat temu nawet nie śmiałam marzyć o takiej sytuacji, a teraz spełniają się moje artystyczne marzenia, mówiła wokalistka. Oprócz tego zdradziła też, że przygotowuje się właśnie do nagrania świątecznej płyty. Na koniec przypominamy, że w dniach 1-4 lipca w Gdyni odbędzie się Open Air Festival. Szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdziecie oczywiście w naszym serwisie. Polecam Onet Muzyka i kolejne flesze. Do zobaczenia. Cześć!